bawicie w Zawiszynie? Super, bawimy w Zawiszynie, bo Zawiszynie jest super. A po co ty przyjechałeś, ty? Na konferencję. A jaki temat jest konferencji? Która to droga do dobrego? I która to droga do dobrego? Jeszcze nie wiemy. Jak wam się podoba na konferencji? Bardzo się podoba, jest naprawdę. A po co tutaj właściwie przyjechałeś, ty? Odpocząć, zbudować się. Też, żeby właśnie jakieś słowo dotarło do serca, usłyszeć coś, co poruszy. Zawsze gdzie dwóch lub trzech w imieniu Pana się spotykają. Błogosławiony czas. I co wam się najbardziej podoba? Przyroda. Brakowało mi tego. Piękne miejsce, piękna okolica. Też dobre słowo, można się spodobać. Hej, Ala, co ci się najbardziej podoba na konferencji? Na konferencji podobają mi się bardzo wykłady, chociaż były dopiero dwa, ale są takie dobre, bo jest ciągle odniesienie do Słowa Bożego, co się niestety rzadko zdarza na dzisiejszych konferencjach. Podoba mi się to, że tu jest taki chill, że jest słońce, że wszyscy się znają i jest taka luźna atmosfera. Podoba mi się, że są konie, które mogę karmić i może nawet będę mogła pojeździć. I fajnie jest. Co ci najbardziej podoba na konferencji? Siatkówka, wykłady. Paniki. A co pamiętacie z tych wykładów? Dużo, robimy notatki. I co jest w tych notatkach? No to, że tak, właśnie to zamierzamy teraz zrobić, czyli żeby codziennie był ten czas. Czyli trzeba zacząć nad sobą pracować. No, kiedyś trzeba zacząć, najlepiej od dziś. Nie to tak. Więc powiedz mi, jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z Zawiślem? No już, miałeś pierwsze skojarzenie. To konie. Konie, a dlaczego konie? Pierwszy obóz, na którym tu byłem, był obozem koni. I tak już mi się zapamiętało. Fajnie, a jak się czujesz na konferencji? Jest genialnie. Pogoda, fajne wykłady, wykładowcy również. Czego chcesz więcej? Słuchaj, która to jest droga do dobrego? Co? Która to jest droga do dobrego? Nie wiesz? Ta właściwa droga, no dopiero się uczymy, tak? A jak ty sądzisz? Jak ja sądzę? Która to jest droga do dobrego? To przez te właściwe drzwi, nie? Wiesz, co najbardziej pamiętacie z wykładów? Mamy nie być martwo nam. I jak to wykorzystacie w swoim życiu? Nie będziemy smartfonami. A jak można nie być takim smartfonem? Nie być smartfonem. Czyli nie podłączać się do prądu, do spania? Nie, fajne było to, żeby właśnie nie być smartfonem. I żeby właśnie nie wrzucać do siebie wszystkiego, co jest możliwe i nie wyświetlać wszystkiego, co jest możliwe. To było dobre. Ale nie,
tylko ja robię to na jednym dobierać. Bardzo dobrze, tylko chodzi o to, że jak ci już brakuje, to żeby dobrać go tak, żeby nie zmienić rytm, nie? Uwaga, 33 statki. Lawirowały, ale nie wylawirowały.